Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale na YouTubie. Będziemy tutaj pokazywać trochę motoryzacji, samochodów sportowych, motocrossów, quadów i tym, czym obecnie się zajmuję. Jesteśmy na jednej z moich firm. Przechodzimy do pakowania motocykla na busa i zobaczycie, co dalej. Jest to Yamaszka YVZ250, 4 osób. Taki motocykl na początek uważam za odpowiedni. Miałem też już styczność z motocyklami, więc będziecie mogli to wszystko zobaczyć. Ładujemy motorek i lecimy na trening. Na początku mojej przygody z motocrossem zdałem sobie sprawę, że muszę nauczyć całkiem nowych rzeczy. Pierwszym etapem było poznanie motocykla i jego elementów. Po wielu godzinach nauczania się teorii i praktyki poczułem, że poznałem swój motocykl. Następnie zacząłem szkolić swoje umiejętności, przede wszystkim jazdę w trudnych warunkach. Uczyłem się, jak prowadzić motocykl na nierównych i kamienistych nawierzchniach, jak wykonywać skoki i jak utrzymywać równowagę na skarpach i zakrętach. Była to naprawdę ciężka praca, ale z czasem zacząłem coraz lepiej radzić sobie w trudnym terenie. Podczas moich treningów nauczyłem się także ważnej zasady. Zawsze zachowywać ostrożność i myśleć o swoim bezpieczeństwie. Wymagająca jazda na motocyklu crossowym może być zabawą, ale tylko wtedy, gdy przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Dalszy rozwój moich umiejętności to szlifowanie już nabytych umiejętności i doskonalenie swoich technik jazdy. Cieszę się, że udało mi się osiągnąć ten cel i z nadzieją patrzę w przyszłość, aby rozwijać swoją pasję i umiejętności na motocyklu crossowym. Dobra, ale koniec tego zbędnego gadania. Zabieram Was teraz do garażu, gdzie Mazi właśnie przygotowuje swoją maszynę do zawodów. Jak tam przygotowania? A dobrze, dobrze, pełną parą idą. Powiedz mi, co tu zrobiłeś, przygotowując się do zawodów? Powiem Ci tak, pierw zmieniłem płyn w cięgle, zmieniłem płyn hamulcowy, zmieniłem olej w silniku, wymieniłem sobie opony oczywiście, przód, tył, z tyłu Menzeler, z przodu Michelin. A powiedz mi, ile bijesz ciśnienia w takie koła? Z tyłu mam Tublisa, więc biję tak 0,4-0,5. Z przodu mam dętkę niestety, bo mi się mus rozpierdzielił. Założyłem dętkę, w dętce mam tak 0,8-0,9. Gdzieś tak bezpiecznie, żeby mi nie wystrzeliło. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, jak Twoje przygotowanie kondycyjne wygląda do takich zawodów? Powiem Ci tak, ostatnie 2 tygodnie przed zawodami jeździ się codziennie, żeby przyzwyczaić ręce do danego wysiłku. Przed tym 3 miesiące, wiadomo, trzeba cały czas systematycznie pracować, chodzić na baseny, siłownia i treningi jazdy na motorze. Jak wygląda sprawa z Twoim motocyklem? To jest 2017 rok, tak? Jak dobrze pamiętam? Tak, tak, tak. Ogólnie to jest modelowo 2016, znaczy to jest produkcja 2016, ale modelowo 2017. Plastiki niestety mamy przełożone, bo oryginalne plastiki mam zmienione. Mam założone tutaj od 150 dokładnie, szerko. Powiedz nam jeszcze, co tutaj wymieniałeś dzisiaj. Powiedz mi, był rozkręcony napęd? Rozkręcałem napęd, zmieniałem przednią zębatkę, zmieniłem sobie zębatkę na 13. Z tyłu mam 51 zębów, więc tak mi się wydaje, że na cross country będzie dobrze. Zmieniłem łożyska w tylnym kole, wymieniłem w przodu i z tyłu klocki hamulcowe. I wiadomo, że na takie zawody tam jest teren błotnisty, więc trochę z piasku. Niestety trzeba założyć nowe klocuszki, bo się szybko, można powiedzieć, tracą. Jak wierzę się w taką wodę z piaskiem, to jest jak papier ścierny, jeśli chodzi o klocki. Powiedz mi, ile trwa takie zawody całe, ile trwają czasu jeździcie? Pierwszą rundę zrobili taką, że 2 razy po 45 minut. Startujesz pierwsze 45 minut, jeździsz do bólu, ile zrobisz kółek, później masz przerwę godzinę i później znów jedziesz 45 minut. Powiedz nam też, ile Cię to kosztowało, przygotowanie motocykla do takich zawodów. Oj. Całkiem sporo pieniędzy, można powiedzieć. Tak, nowa opona 400 zł, tylnia opona 400 zł, płyny, nie płyny, wymiana zębatki. Mniej więcej no do 1000, ponad 1000 zł, tak, żeby pojechać spokojnie. Spokojnie. Plus swoja robocizna, prawda? Plus swoja robocizna, ale zależy, jak to ma, no jakiś tak, stan motoru przed dokładnie. Zawodami, co nie? Ktoś może mieć dobry stan i nic nie musi robić. No ale że jeździsz i ćwiczysz dokładnie, dość sporo, no to motocykl się zużywa. Dokładnie tak. Powiedz nam jeszcze coś o tych pozostałej reszcie motocykli, które tutaj widzimy. Jest to Beta 2021. Pierwszy rok, tak? To jest Beta 200 RR. Dwusów tak samo, tak? Dwusów, tak, oczywiście. To jest rocznikowo 2020, a modelowo 2021. Silnik o pojemności 200 cm3 wyposażony jest w układ chłodzenia cieczą, co zapewnia niezawodność i wydajność podczas jazdy na dużych.
dużych prędkościach. Zawieszenie motoru składa się z przednich widełek teleskopowych oraz centralnego amortyzatora. Te elementy są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy po trudnym terenie i zapewnić komfort podczas jazdy po drodze. Motocykl waży tylko 99 kg i wygląda bardzo zgrabnie. To sprawia, że jest bardzo zwrotny i łatwo go poprowadzić nawet w trudnym terenie. W skrócie, Beta to bardzo mocny i wydajny enduro, również dla osób szukających sportowej jazdy po drogach asfaltowych. Jest to motocykl, który potrafi sprostać każdemu wyzwaniu. Robi wrażenie. Teraz tak, tu mamy przed sobą Husqvarnę T250 dwusuwie. Bardzo przyjemny, fajny motor. Ona wygląda już na taką cięższą. Tak, prawda? Wydaje się cięższa, ale tak naprawdę to tylko gra tylko taka wizualna. Pozorów. Wizualnie się wydaje dużo większy od Bety, ale praktycznie tyle, taka sama waga. Wiem, i to jest 200? Tak, to jest 250. 250. Tak, to jest 250, tu jest 200. Dołączcie do nas, by przeżyć ten pasjonujący dzień i śledzić losy tych walecznych zawodników. Jest to film, który na pewno Was poruszy i dostarczy wiele emocji. Zapraszam do oglądania. Nie wiem, czy mam zapalić. Naprawdę. O kurwa! Na strzała! Żegnamy się już z Wami, zobaczycie co będzie dalej jutro, będziemy kibicować Maziemu, zobaczymy jak zawodnicy radzą sobie w terenie i co, lecimy, widzimy się jutro. Dobra, na razie. Na razie. Do jutra. Niedziela, 7 rano, motorek już przygotowany, zobaczcie. Jedzie tutaj kolega Kacper, będziemy ładować motor na naczepkę i lecimy. Zobaczycie jak to będzie wszystko wyglądało. No to lecimy. Pakujemy szerko na przyczepkę, wszystko spinamy pasami i w drogę. Mniej więcej po 10 minutach pracy udało nam się zakończyć nasze obowiązki. Czuliśmy się zafascynowani, ale również podnieceni z wyjazdu na zawody. Po około godzinie jazdy dotarliśmy do Gogołowa. Tam czekało nas już przygotowane miejsce do rozładunku maszyn. Bez problemu udało nam się wyładować sprzęt, a następnie przygotować do zawodów. Ale czym w ogóle są zawody cross country? Zawody cross country polegają na rywalizacji w offroadzie na długich dystansach. Uczestnicy muszą pokonać trasę w długości kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkunastu kilometrów, przemierzając zróżnicowany teren. Zawodników do klasy junior GS2. Włącznie z nierównościami, górami, rzekami, błotem i innymi trudnościami. Zawodnicy startują w różnych kategoriach, zależnie od mocy swoich motocykli oraz umiejętności jazdy. Te klasy są? Klasa S2. Kupo na jedzonko. Jaki masz numer? Dwójeczkę. Dwójeczkę? Dwójeczkę, dwójeczkę. Zwycięzcą zostaje ten, kto jako pierwszy dojedzie do mety, a czasem również liczy się czysty czas przejazdu. W zawodach cross country na motocyklach kluczowe jest sprawne poruszanie się na motocyklu w terenie, umiejętność podejmowania szybkich i bezpiecznych decyzji oraz wytrzymałość fizyczna i psychiczna. Możecie zobaczyć teraz jak Mazi przygotowuje się. Chłopaki już zaczęli coś tutaj jeździć. Oglądają tor. Mazur ubiera strój, szykuje się do startu. Rozgrzewka za chwilę będzie. Moim sponsorem? Tata. Godzina 9:00. Zaczyna się rozgrzewka i przygotowanie chłopaków do startu. Ich serca biją szybko, a ciała są gotowe na walkę. Zobaczymy jak każdy z nich koncentruje się na swojej grze i stawia sobie ambitne cele. Lecimy zaraz przejść się po stoiskach. Zobaczycie jakie ekipy mają motocykle, jak się przygotowują i będziemy Wam to wszystko relacjonować.
my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Stresik cię schwycił. Nie, to jest skupienie. To jest skupienie. Tak? To jest skupienie, to muszę się skupić, wyciszyć. Dokładnie. Tak. No tak. No jak wyjemy. Czekaj, przybliżę, pokaż. A to mocna kawa dzisiaj była. Zawsze przed startem zawodnicy mają okazję uczestniczyć w tak zwanym kółku zapoznawczym. Kółko prowadzi wyznaczona osoba przez organizatorów, która ma na celu zapoznanie terenu przez zawodników oraz dobranie odpowiedniej pozycji startowej. Godzina 10:30, rozpoczynamy oficjalnie zawody. Po wielu tygodniach przygotowań zawodnicy w końcu mają szansę pokazać swoje umiejętności. Widzowie oczekują na widowiskowe występy i emocjonujące pojedynki. Ktoś zdoła zaskoczyć konkurencję, czy padną kolejne rekordy? Przekonajmy się już teraz, kto zwycięży w tych wyjątkowych zawodach. W tym obrazku przypadki chodzą po ludziach. Maz już na starcie zaliczył pierwszą glebę, ale to nie koniec, oglądajcie do końca. Thank you.
Także ja tu przywaliłem i mam tu wygaśnik. I sobie przycisnąłem i zgasiłem motor. Jak wrażenia? Porządne zawody, wyczerpujące. Się wymieni. Dobrze ale poszło. Ale powiem ci, że na półtorej godziny jakby to miało trwać, to nie ma szans. Widziałeś jak mi chłop wyjadł na hopie? On poszedł lewą stroną, a ja chciałem prawą pójść, co nie? Powi hopie tak jak to motor pod dupy wyleciał, idealnie w moją linię. Idzie w niego idealnie przywalił, w ten motor, no. Mnie wyjebało, musiałem zjechać. Wtedy już my wszyscy wtedy zaczęli wyprzedzać i później musiałem z nim gonić. Później łańcuch mi spadł, no. Maksiu, najlepszy z nas. No. Ja jakim cudem? Do Maksia mam minutę, ale teraz go dorwę. Ja przed Kasprem jestem jak na razie. To jest rozbarone. To ona lata. Tylko dotknie coś tak. I rzuca łańcuch. Teraz kiełbasa i można jechać dalej. Szukamy palacza dobrego. Ej, Mazja, wiesz, takie rzeczy to się dzieje u mnie w dziadku, a nie w takim było porządnym motorze. Zabezpieczony, wizytuje. Tak, tak. Nie ma lipy. Piotrek! Tutaj, żeby ten gaz popuścić, to tutaj na tej śrubce? Teraz gazu nie będziesz dociągał, bo ci się będzie za dużo linki. Maksiu, obuj się. Ej, on już leży. Ja się nie stresuję niczym. 17, kurwa. Wystarczy. Tak się sika, kurwa. Ładne, no, to mi się sika. Dobre miejsce. Wystarczy paliwa? Po przerwie czas na sprostanie wyzwaniu w drugiej turze zawodu. Napięcie rośnie, adrenalina wzbiera w żyłach, a uczestnicy są gotowi na kolejny etap zmagań. Czy dotychczasowe wyniki zostaną poprawione, czy pojawią się nowe niespodzianki, przekonajmy się już teraz, w trakcie emocjonującej drugiej tury zawodów. Jesteśmy już na starcie, zaraz zobaczycie tutaj, tutaj jest dość szeroko, zwęża się to, zobaczycie jak to wygląda.
Podczas zawodu Mazi miał wypadek na jednej z przeszkód na torze. Jego motocykl przewrócił się, a on sam upadł na ziemię. Mazi jechał dalej, pokonując kolejne przeszkody. Mimo bólu i trudności nie rezygnował z jazdy i dążył do swojego celu. Dobra, masz lukę teraz, możesz jechać. Dobra, nie potem. Akcentem dochodzimy do końca zawodów. Jedyne co mogę dodać na końcu tego wypadu to takie małe spostrzeżenie. Jak mocno zaangażowani są wszyscy w takie zawody, całe rodziny kibicujące swoim pociechom. Zaczynając od pomocy w przygotowaniach oraz tworzeniu im możliwości do uprawiania tak pięknego sportu jakim jest motocross. Mam nadzieję, że następne zawody będą już ze mną w roli głównej. Panowie, czapki z głów, a my kończymy vloga reakcjami chłopaków po wyczerpującym wyścigu. Tego na starcie, no. No właśnie widziałem, że nie mogłeś odpalić coś, nie? Dobrze miałem drugi. Kopie, gleb miałem chyba z 20, kurwa. Ej, coś Mazi kurwa nie zagrało. Jadu nie miałeś, w ogóle jadu nie miałeś. Księg kopie, ja wciskam, a tam nic kopie. KTM się nigdy nie zepsuł. A to kurwa? Shiroko? Shiroko? Kurwa jakieś japońskie? Ale cię zblokował tu, na ko- widziałem to. Chciałeś... No. Ja bym jechał. Odepnij mi, mogę jechać, spokojnie. Ja mam siłę jeszcze wyjechać. Ale wyjechałem, widziałeś? Gdzie? Ty co by nie wjechałeś? Ja w ciebie wjechałem? No. Gdzie? Z tego zjazdu, to ty też się wyjebałeś za mną. Ja tam dwa razy wyjebałem. Przejechałem obok, patrzę, ma chwilę się na dole już. Widziałeś co ja tam odjebałem? Jak chłopie, ja rolkę jebnąłem do przodu. Tak. Ale jeszcze to co, ty, to co przy was to był piku. Chciałem chłopa wyminąć od prawej strony, a tam była taka jama, co nie? Wjeżdżam, a tam chłopie tak głęboko, że mnie normalnie od razu rolkę pierdolę. No tak, będzie tak. Nie chciałem jechać, chyba pozbawiona lepsza. Ja z tym kurwa motor. No. Jeszcze na start, chłopie, paliłem go przed sekundą. Przed startem. Chłopie normalnie mi chodzi. A widziałeś to, jaka była akcja? Odpalił, a tu chłopie śrubka. Podsumowanie wyścigu. Ja sobie teraz tak jechałem, najważniejsze, żeby się nie wywrócić, nie męczyć się, wiesz? Bo wchodzisz ten motor, to jest strasznie zmęczarnie. Ja sobie tak delikatnie, powoli jechałem, żeby sobie tylko delikatnie wbijać się w to wszystko i było fajnie. Bardzo ważne jest chyba rozłożyć te siły. No na cały wyścig. Na cały wyścig. Tutaj wiesz, musisz jechać szybko. A tam są takie trudne strasznie tereny, gdzie... Gdzie nie liczy się w sumie czas, nie? Tylko żebyś przejechał. Tylko żebyś przejechać, nie? Ale hard enduro jest nie kto pierwszy, tak? Nie, też jest to pierwszy. Też jest to pierwszy, tylko po prostu... Tylko tam masz elementy tak trudne, że wiesz. Połowa ukończy tak naprawdę. Połowa kończy tych zawodów. Rozumiem. Tam się liczy technika, ale nie taka jazda. No jak ostatnio żeśmy jeździli, to te górki były dość takie srogie, długie, nie? Te podjazdy robiliśmy takie... Do tego tutaj to widzisz. Powiem tak. Następnym razem hard enduro, wtedy pokażemy naszego skilla, trafimy po tutaj, to nie jest dla nas jazda, jazda po polach to jest dla cienki. No dobra, a jak porównasz pierwszy wyścig do drugiego wyścigu? Pierwszy wyścig do drugiego wyścigu? Pierwszy wyścig mi dużo lepiej poszedł, bo może więcej razy mi spadł łańcuch, ale kurczę powiem tak, że miałem ten plus, że nie wywalałem się tak często. A drugi wyścig strasznie dużo błędów popełniałem. Przecież jak ja chłopie Matego z 10 razy wyprzedziłem i 10 razy się wywaliłem. Nie no, 10 może nie, ale 5. Ty też, wiecie, ty mnie wyprzedzałeś wtedy, co mi motor zgadza. Raz, chłopie, co wpadłem w taką... Ja cię nie rozpoznać nie mogę. Ja wiedziałem, bo bym mówił, Mati, dobra, puszczam cię, zaraz jadę, patrzę, Mati leżły, dobra, omija. Mateusza po kółkach rozpoznałem. Konie go? No. Wyprzedzą?
Mati! Mati nie zjeżdża. Oby jadę dalej, oby nie wiem, tak 5 minut no. I gleba. I gleba sobie. I potem sobie stwierdziłem, dobra kurwa, nie będę go puszczał, bo on już jest na sędziu, nie? Ja więcej siły miałem w drugim wyścigu. No tak samo, dużo lepiej mi się jechało w drugim. W drugim wyścigu miałem dwie gleby, w pierwszym nie miałem żadnej, ale i tak lepiej mi się jechało w drugim wyścigu. Nie, to miałeś ładne tempo, bo ja jechałem chwilę za tobą i... Ja ciebie widziałem tak przez krzaki, że gdzieś tam jedziesz. Bo tak można było zobaczyć, nie? Podsumowując, zawody bardzo fajne. Jeżeli dotrwaliście z nami do końca, to zostawcie komentarz, co chcielibyście się więcej dowiedzieć. I zostawcie subika, lajka. Dzięki, pozdrawiam, hej!